KKK Campus. 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 Już teraz y, przyszedł odwiedzić nas wszystkich. Nasz stary, dobry, znajomy. Y, nasz dobry wujek, który opowie nam o najnowszej nawalance dostępnej z Afryki jak się dowiedziałem. I chyba największy tryb Battle Royale. Mowa oczywiście o Call of Duty. Kamil Michałski jest z nami. Cześć, Kamil. Dzień dobry, cześć. I grałeś już razem Słuchaj. ze 150 ziomeczkami Grałem. w y, Warzona? No od dwóch dni katuje. I znaczy, nie... katowałbym, gdybym tu nie siedział teraz, ale. <śmiech> Wiadomo. <śmiech> ale tak. <laughs> nie, pad nie pada internet, nie laguje Kiedy nic? Mogę. Nie, nie, powiem Ci, że jest zaskakująco dobrze, ale chciałem zacząć w ogóle od samego trybu Battle Royale, bo to wiąże się z tym głębsza historia. Czy ty pamiętasz taką grę jak yy, Bomberman? No raczej. Myślałem, że o Quake'a zapewne. No to wyobraź sobie, że jakbyśmy tak dobrze o tym pomyśleli, to Bomberman był pierwszym w historii trybem Battle Royale. No bo było. No był. Dwóch do czterech graczy na tak. marze, i ten, kto, kto został zostaje. ostatni, ten wygrywał, nie? Można było grać 2 na 2. Można było, tak. A, jak miałeś czterech playerów, 2 na 2 i tych dwóch, co zostało, to wygrywało. Jak został jeden, to i tak wygrywał team. Wszystko się zgadza? Tak, ja się chyba po prostu zatrzymałem na tym etapie, kiedy Battle Royale nazywało się Last Man Standing. No, znaczy... Trochę tak, trochę nie, ale to bardzo mocno się wszystko przeewoluowało, jeżeli mówimy o strukturze gier typowo sieciowych i gier, które stoją pod sztandarem gier typu Battle Royale. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od roku 2017 i od gry, która nazywa, wciąż się nazywa, bo wciąż w nią ludzie grają, Player Unknown's Battleground i tuż po wyszła gra Fortnite Battle Royale chyba bardziej popularna. No i niby wszyscy się zgadzają co do tego, że te dwie, dwa tytuły z roku 18 to w sumie taki kamień milowy gier Battle Royale, że to od tego wszystko się zaczęło. a Okazuje się, że prawdą to nie jest, ponieważ jeszcze wcześniej, dokładnie 5 lat temu wyszła gra H1Z1, która tak na dobrą sprawę zapoczątkowała. Tak, wiem, robisz, marszczysz czoło, bo nigdy w życiu o niej nie słyszałeś. Nie, właśnie wpisuję na okej. Okay. No. Więc wszystkie te gry opierają się na tym, że masz wyznaczoną liczbę graczy, można grać solo lub można grać w teamach i ten, kto ostatni zostanie na mapie wygrywa. Proste, Proste. Teraz uważaj. Zaczyna robić się coraz ciekawiej, jeżeli tym, którzy nie grali nigdy w tryby Battle Royale, powiemy, że każdy gracz na początku zaczyna dokładnie z tej samej pozycji. Czyli nie masz nic, albo twój ekwipunek jest bardzo okrojony. Czyli pistolet, powiedzmy. I właśnie. wszystko zależy od tego, co znajdziesz w trakcie rozgrywki, gdzie rozpoczniesz swoją grę, czyli gdzie wylądujesz, bo przeważnie od... odbywa dostaniesz... się to tak, że z... lecimy z... wszyscy razem jednym samolotem. I na taksówką i na spadochronie spadamy sobie na mapę. Brzmi to sensownie? Trochę tak. W sensie, no. że wszyscy mamy równe szanse, niezależnie od tego, czy wydaliśmy pieniądze na grę, czy nie. Znaczy, jeżeli podchodzimy do tej sensowności yy, w takiej kwestii, że no przecież normalnie, jakbyśmy prawdziwą bitwę mieli, to byśmy nie lecieli wszyscy samolotem. Tylko no i no, tak? oczywiście jest to koncepcja, która skłania graczy do tego, żeby, żeby myśleć po pierwsze, że to fajny, fajna koncepcja i odejście od takiego standardowego trybu multiplayerowego, jeżeli mówimy o grach, gdzie typu masz cztery respawnów tak, i, i tak jest to po prostu bardziej dynamiczne. Dodatkowo no, trzeba jakoś zrobić tak, że jak zostaną już dwa teamy, to się na tej mapie znajdą. Rozwiązań jest dużo, przeważnie sprowadza się to do tego, że po prostu strefa się zamyka. Tworzy się okrąg i mapa z kolejnymi minutami się zaczyna się zmniejszać. W niektórych grach y, cały czas stale się zmniejsza, w innych są jakby momenty czasowe poprzedzielane, w których y, ta strefa się zwęża i, no, i dochodzimy aż do małego pola, gdzie już te dwie drużyny muszą się spotkać, a jeżeli się nie spotkają, to strefa zamknie się całkowicie i ten kto, kto poza strefą. Kto przeżyje jako ostatni, wygrywa. Easy? No easy, easy. Powinniśmy wspomnieć jeszcze o tym, że większość gier Battle Royale to są gry darmowe. Znaczy dobra, PUBG, darmowe do ściągnięcia. Dobra. PUBG nie, był, nie jest grą darmową, trzeba ją kupić pudełkowo. Fortnite jest darmowy. Jest darmowy. Całkowicie możesz ściągnąć i grać. I uważaj, nie ma znaczenia, czy ja na mikrotransakcję w tym tytule wydałem 15 tysięcy złotych, a ty czy zero. No. I tak mamy obydwaj dokładnie takie szan same szanse na wygraną. Na starcie. Tak. No oczywiście dochodzi do tego jeszcze przegrane godziny i skill, no ale to już inna kwestia. Ale no na, i starcie, na starcie jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. W zeszłym roku w lutym pojawiła się jeszcze jedna bardzo ciekawa gra, Apex Legends, która była zrobiona zupełnie na innym silniku i była to taka gra, która weszła bardzo znienacka. Odpowiadało za nią, no w sumie możemy powiedzieć, że Electronic Arts. No i tak to się wszystko potoczyło. Gra Apex Legends w tym roku świętowała swoje pierwsze urodziny. Ma się bardzo dobrze. Ja bym nawet powiedział, że zaskakująco dobrze. Hype jest cały czas niesamowicie wysoki. Po czym... W zeszłym tygodniu, znaczy o tym już się mówiło gdzieś tam w kulisach świata gier komputerowych, mówiło się o tym, że Call of Duty przygotowuje swoją propozycję trybu na battle Royale. Zresztą my ale też chyba oni, kiedyś o tym mówiliśmy. Tak, ale książce. oni poszli dokładnie tym samym trybem, którym poszło Apex Legends, czyli nic nikomu nie powiemy i tylko wypuścimy. Dokładnie, dokładnie taka sama sytuacja była z Apex Legends, dowiedzieliśmy się o tym, że będzie premiera dzień przed premierą. Dowiedzieliśmy się o tym, jak to będzie wyglądać, dostaliśmy krótki zwiastun. No i następnego dnia mogliśmy grać. Dokładnie tak samo sprawa wygląda z Call of Duty, który oczywiście kojarzy się z tytułem płatnym, ale w tej wersji, o której już za chwilę opowiemy, to... będziemy mówić o trybie, który jest dla wszystkich graczy bezpłatny, niezależnie od tego, czy macie najnowszą wersję Call of Duty, czy w ogóle jej nie macie. Ty już po, popykałeś trochę i trochę tak. o tym opowiadałeś? Zaczęło się wszystko w poniedziałek. Od informacji, która buchnęła mi gdzieś na mailu, czy gdzieś w internecie, że, że będzie. Nie, że będzie w ogóle, że to jest official. It's official. Że będzie, że wychodzi mapa czasowa człowieku, strona internetowa postawiona, więc oczywiście sprawdzanie. Czy ta strefa co czasowa w Stanach minut. Zjednoczonych to która godzina u nas, kiedy będzie można, co będzie można i w ogóle, no bo wiadomo, nowość trzeba sprawdzić. Taki to ja sobie stawiam trochę taki wiesz, challenge. Więc od razu napisałem do chłopaków: chłopaki, nowy battle Royale, będziemy grać, będziemy haratać, będziemy sprawdzać. No i okazało się, że wtorek, godzina 20, to ten moment, w którym można zacząć myśleć w ogóle o ściąganiu. No, sprawa się skomplikowała we wtorek o godzinie 20, ponieważ okazało się, że do pobrania jest 100 giga. 100 giga, no tak właśnie tak czytałem. Że, a tam dwie godzinki, trzeba było herbatę o, to zrobić, i tak nieźle. trzeba było herbatkę naparzyć, trzeba było, wiesz, na spokojnie jeszcze tam odcinek serialu obejrzeć. zanim karmić. Dokładnie. No i po odpaleniu pierwszej gry w Call of Duty Warzone okazało się, że graczy na mapie jest... 150. W sumie I bez tu, botów. I tu zaczyna robić się ciekawie, ponieważ standardowo w grach um, Battle Royale tych graczy było od 60 do 100. Tutaj 150 pomyślałem sobie, dobra, to gdzie oni się wszyscy pomieszczą? Okazało się, że mapa jest tak ogromna, że zdarzają się sytuacje, że mimo że lecisz w miejsce, które teoretycznie wydaje ci się jako takie dobre, że jeszcze nie będzie za dużo ludzi i że nie będzie strasznie hardkorowo, no ale ktoś powinien być i nie ma tam nikogo. Czyli każdy jest niby osamotniony. Mapa trochę jest przeogromna, latamy trójkami. W zespole trzyosobowym spokojnie, jeżeli nie masz stałej ekipy, dorzucicie do innych graczy, będziecie tak lecieć w trójkę. Lądujemy, zbieramy sprzęt, no i tak jak już mówiliśmy, idziemy do tej strefy bezpiecznej, no przetrwa, przetrwa ten, który, który zostanie ostatni. W tym przypadku przetrwa ten team, który zostanie ostatni. Grać można od wtorku na PC, na Xbox One i na PlayStation 4. W przeciągu pierwszych 24 godzin. Ile użytkowników się zarejestrowało? Iza? 6 milionów. 6 milionów. W 24 godziny od premiery. O pani jakby to podzielił sporo, przez 150, nie? to kilkadziesiąt tysięcy gier na raz jest sporo. Sporo. I teraz uważaj. Okazało się, że 150 osób na dużej mapie to jest jeszcze motyw, który ja na początku sobie myślałem: ha, dobra, będzie hype. Tak podejrzewałem, że może być od 2 do 5 milionów ludzi, którzy będą haratać. Po premierze sześciu, nie spodziewałem się szczerze mówiąc, no i pierwsze co mi przyszło do głowy, no panie, co z tymi serwerami? Zaraz padnie wszystko. Okazało się, że nic nie padnie. Pojawiło się dzisiaj pierwsze duże oświadczenia, raczej pierwszy duży wywiad z deweloperem, który jest odpowiedzialny za ten tryb w Call of Duty, pan Patrick Cady, współzałożyciel Infinity Ward, który rozmawiał z dziennikarzami USA Today. I który wspomniał o tym, że na, te 150 to jest i tak mało, bo my już jesteśmy gotowi i już mamy testy na robione na 200. Też Więc najprawdopodobniej w najbliższym czasie okaże się, że ten tryb Battle Royale w Call of Duty poszerzy się o 200 graczy. Będzie on jednak opublikowany nieco później. Okazuje się też, że twórcy już w tym momencie posiadają działające systemy, nie że w fazie testów, Tylko już planowania. Tylko posiadają już działające systemy, w których gracze mogą toczyć w 4 lub 5, 4 bądź 5 osobowych zespołach bitwy właśnie w, tych, w tym trybie na 200 graczy. Ile trwa taka rozgrywka? Ty wiesz, no 150 że nie, nie, Ona 150. Wcale, nie, wcale nie trwa jakoś strasznie, strasznie długo Myślę, że 20 do 30 minut To jest taki standardowy mecz Oczywiście pojawia się problem Co się stanie, jak nas utłuką I co się dzieje I tu jest kolejny fajny mechanizm Bo poza tym, że jeżeli upadniesz znaczy Zostaniesz powalony To twój mm, kompan z drużyny może cię podnieść twój Jeżeli medyk. nie zostaniesz dobity To w momencie dobicia trafiasz do gułagu i w Guagu dostajesz jeszcze szansę na odpracowanie, od, znaczy może nie odpracowanie, ale staczasz bitwę jeden na jeden i jeżeli wygrasz to starcie jeden na jeden, to wracasz po prostu na mapę, a jeśli nie, to twoi kompanii w specjalnych stacjach mogą cię za hajs Odkupić. zbierany na mapie wykupić, wykupić i odrodzić. Więc dopóki trzech członków drużyny nie padnie, gra, toczy się dalej. No i skoro już rozmawiamy o tych wszystkich darmowych gierkach, to nie byłoby w porządku, jeżeli nie wspomnielibyśmy o innych platformach i to, co możecie sobie ściągnąć. Nie, ja uważam, no. że byłoby bardzo fair. Jakbyśmy tylko zostali przy Call of Duty? Słuchaj, um... Nie, no bo wiesz, no, to, to, oczywiście, że ludzie y, są już tacy, którzy zostaną tylko i wyłącznie przy Fortnite, czy tylko i wyłącznie przy PUBG, czy tylko i wyłącznie przy Apex Legends. Aczkolwiek, no nie wiem, ja już w tym momencie mam tak, że z Fortnite'a trochę zrezygnowałem, bo, bo już za dużo się tam dzieje, jak dla mnie, już nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale jednak ta. Myślę, że ta rywalizacja między Apex Legends i, i Call of Duty będzie bardzo dobrze działała na rynek. Naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście są to gry darmowe, więc jakby na spokojnie każdy może sprawdzić. Jeżeli wam się nie spodoba, to nie piszcie w internecie, że pewna to to nadzieja. Tak. Tylko Bo za darmo. Było. Jeśli to nie dla was, to luz. To nie? napiszcie, to nie <laughs> dla mnie, ale było za darmo, więc się nie gniewam. Oczywiście mikrotransakcji jest pełno, można dokupywać sobie różne skórki, bajery i tak dalej, i tak dalej. A już zostawiam wam do przemyślenia. Kaкакака кампбу. Камбу Смеч што се.